Jak co roku uroczysta sesja Rady Miasta miała miejsce w Oświęcimskim Centrum Kultury. Ta uroczystość jest integralną częścią obchodów Święta Miasta Oświęcim. Sesję rozpoczęło przedstawienie teatralne w reżyserii Kuby Abrahamowicza, który sam wcielił się w postać pierwszego burmistrza miasta Oświęcim, Romana Majzla. Aktorowi towarzyszył chór Auxilium, występujący pod opieką księdza Marka Dąbka. Oficjalną część sesji otworzyło przemówienie prezydenta Janusza Chwieruta. Święto miasta jest świętem nas wszystkich. Wszystkich, którzy stanowią o jego współczesnym obliczu. I tak właśnie przez wszystkie wieki bogatej historii Oświęcimia mieszkańcy stanowili o jego kształcie i rozwoju. Byli wśród nich obywatele znamienici, którzy nadawali ton przemianom i decydowali o świetności Oświęcimia. Wśród nich był Roman Majzel, który rok właśnie obchodzimy. Wieloletni burmistrz naszego miasta, honorowy obywatel Oświęcimia. Następną częścią sesji było wręczenie medali miasta Oświęcim. Prezydent odznaczył Janinę Paszek za pomoc więźniom KL Auschwitz. Następnie za wieloletnią pracę na rzecz miasta medal otrzymała Karolina Domider. Rzeczywiście jestem wzruszona i zaskoczona, że znalazłam się w tak zacnym gronie moich poprzedników, tych, którzy już medale otrzymali. Myślę, że to głównie dzięki Uniwersytetowi, z którym współpracuję, który prowadzę przez 15 lat. I naprawdę jeszcze raz serdecznie dziękuję. Tadeusz Firczyk, znany miłośnik ziemi oświęcimskiej, wreszcie doczekał się uhonorowania za swoją wieloletnią pracę na rzecz miasta. Ja może króciutko. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili, żebym znalazł się na tym miejscu, a szczególnie pani dyrektor oświęcimskiego zamku. Występujący na tej uroczystości chór Auxilium również odebrał medal miasta Oświęcimia na ręce prezesa chóru Janusza Obstarczyka. W imieniu chóru męskiego Auxilium byłych bohaków salezjańskich przy parafii Matki Bożej Stworzenia Wiernych pragnę serdecznie podziękować władzom miasta za uhonorowanie chóru medalem miasta Oświęcim. Uhonorowani także zostali przedstawiciele oświęcimskiego sportu, uczniowskiego klubu łyżwiarstwa figurowego Unia Oświęcim za całokształt działań, a szczególnie za występy reprezentantów miasta na olimpiadach zimowych. Kolejna nagrodzona dyscyplina to oświęcimscy pływacy, którzy wieloletnimi występami na międzynarodowych arenach zawsze przynosili splendor miastu Oświęcim. Uroczystość uświetniło przemówienie jednego z członków rodziny burmistrza, Romana Majzla. Roman Majzel był rodzonym stryjem mojego ojca, czyli moim stryjem, dziadkiem stryjecznym. O, tak chyba to wyglądało. Trudno mi mówić o człowieku, którego właściwie mogę być, że nie znałem, bo jak umarł Roman Majzel, to ja miałem tylko 5 lat. A jeżeli chodzi o jakieś pamiątki rodzinne, to one przede wszystkim wyginęły w czasie wojny, w czasie powstania warszawskiego. Jedno co mnie, ja się parę tygodni temu dowiedziałem, że coś takiego jak po prostu nieziemskiego dla mnie, że się dzieje tu w Oświęcimiu. Wiedziałem, że stryjeczny dziadek był burmistrzem, to wiedziałem, ale że po prawie 100 latach jest po prostu uroczystość, która się w głowie nie mieści, gdzie indziej na świecie, a w Polsce to już w ogóle. Nic takiego by się nie mogło zdarzyć, żeby pamiętać i czcić człowieka, który prawie 100 lat temu żył dla drugiego człowieka, żył dla tej małej ojczyzny. Sesję zakończyły wystąpienia reprezentantów partnerskich miast Oświęcimia. Pierwszy głos zabrał przedstawiciel Rady Miasta Cisterna di Latina. Jako druga zabrała głos delegatka zaprzyjaźnionego z Oświęcimiem Palan Mireu. Burmistrz miasta Kerpe w swoim wystąpieniu przeprosiła za niegalowy strój,
gdyż na uroczystość przyjechała prosto z lotniska. Witamy Was. Sesję zakończyło wystąpienie sekretarza ukraińskiego miasta Sambor. Nasza drużba, drużba ukraińską i polską narodu ma głębokie korzenie. Piotr Hertik, przewodniczący Rady Miasta, zarządził wyprowadzenie sztandaru i obchody uroczystej Rady Miasta dobiegły końca.